podobieństw pomiędzy światem sportu a biznesu jest co niemiara. Od czego bym zaczął w ogóle, to że jesteśmy zorientowani na celu. Kiedy mamy wyznaczony cel, a to jest bardzo ważne, ja zresztą zwracam uwagę, żeby był zawsze zapisany i zakomunikowany do mojej załogi, to trzeba później z tym zespołem, ze swoją załogą ułożyć plan, jak ten cel osiągnąć, jak do tego celu dotrzeć. Czyli znów strategia, taktyka, planowanie krótkoterminowe, długoterminowe. Kłania się do tego dobrze ułożony plan dnia. Nie wyobrażam sobie w sporcie, żeby przyjść rano do mariny i powiedzieć sobie, no to co ja dzisiaj tutaj zrobię? W biznesie jest to samo. Jasno, żeby wycisnąć po prostu z dnia ile się da, żeby być efektywnym w działaniu. Kolejna bardzo ważna rzecz to są emocje. Towarzyszą, my jesteśmy tylko ludźmi. I teraz umiejętność opanowania swoich emocji po to, żeby były na dobrym poziomie, nie tak, żeby podnosi nam ktoś ciśnienie, a my nie mamy sposobu na to, metody, która pozwoli nam obniżyć te emocje, ale też, żeby z drugiej strony nie były za nisko, bo wtedy nie mamy tej adrenaliny, tej mobilizacji pełnej. I to też to, czego ja się nauczyłem ze sporcie i dzisiaj wykorzystuję w biznesie. Dawanie sobie rady z przegraną, jak celebrować sukces, bo na pewno trzeba, niektórzy nie potrafią. To są te podobieństwa, które widzę pomiędzy światem sportu a biznesu. Przenoszę wartości, nazwijmy to te wspomniane, czyli to są bardziej umiejętności, ale dla mnie bardzo ważną wartością jest bycie fair. Fair w stosunku do rywali, bardzo szanuję swoich rywali, uwielbiam rywalizację, kompetencje, taka, bycie competitive jest dla mnie w ogóle motorem napędowym i te wartości zapisane w zasadach fair play w sporcie olimpijskim szczególnie, gdzie przede wszystkim start się liczy, że w momencie, kiedy widzisz kogoś, kto ma kłopoty, ma zagrożenie wręcz życia albo zdrowia, sorry, ale rzucasz wszystko i idziesz pomagać drugiej osobie, nawet jeżeli on jest twoim rywalem. To są właśnie te wartości. Bardzo cenię sobie też punktualność, dobre przygotowanie do działania, do spotkania. Czasami improwizacja, chociaż to nie jest jaka wartość, ale nawiązuje gdzieś do tego tematu. To są te kilka przykładów, które myślę, że tutaj warto przytoczyć. Słyszałem wyniki badań, które przeprowadził Financial Times, że spośród wszystkich rozmówców, których głównie menadżerów, CEO, właścicieli firm mieli w zeszłym roku, w 2022 roku, 3/4 spośród nich stwierdziło, że ich pracownicy, albo menadżerowie, albo członkowie zarządu, jeżeli mieli kiedyś jakikolwiek styczność ze sportem, sportem wyczynowym, indywidualnym, zespołowym, to jest bardzo duża wartość dodana. To są właśnie te umiejętności bycia zorganizowanym, punktualnym, dawania sobie rady ze stresem, komunikacji z zespołem. To wszystko niesamowicie później procentuje. I ja się z tym zgadzam. Uważam, że ta domieszka sportu w biznesie bardzo pomaga. Dla każdej osoby, która zaczyna biznes, przede wszystkim byłbym otwarty na zbieranie informacji, inspiracji, ale też, ja powiem z własnego doświadczenia, ja zdobyłem pierwszy swój sukces w sporcie, dlatego że podglądałem najlepszych. Ja czerpałem od nich wiedzę. Nawet jeżeli nie miałem bezpośredniego kontaktu z Russellem Kutzem albo z Pittem Blakem, gwiazdy, mistrzowie, to czytałem wywiady z nimi, czytałem ich książki, czytałem ich, wtedy nie było w ogóle internetu, więc musiałem zdobywać materiały zupełnie inną, cięższą drogą niż jest dzisiaj. Możemy wiele się nauczyć od innych, ich drogi i jeżeli to, czego przeczytamy, możemy to później nałożyć na jakąś sytuację, z której się znajdujemy, super sprawa. Ja używam bardzo dużo technologii na co dzień do organizacji przede wszystkim swojej pracy, do komunikacji, do planowania. Korzystam z takich rozwiązań, unikam maila w ogóle. Komunikatory, najlepszy, najbardziej sprawdzonym dla mnie to jest WhatsApp. Zakładamy grupy, komunikujemy się tam. Zastąpiłem wręcz e-maila WhatsAppem, tam też dokumenty. Wszystkie dokumenty trzymamy w chmurze. Używam Miro do wizualizacji tych, jak one się nazywają, projektów albo strategii. Do Trello, do prowadzenia projektów poszczególnych, przerzucania różnych spraw, to wszystko. No i oczywiście kalendarza i Nozbe. Nozbe, polska aplikacja, która pomaga mi być efektywnym w działaniu.
priorytety na ciągu dnia, nie w kalendarzu, ale właśnie w Nozbi. W kalendarzu mam tylko spotkania i moje podróże, to tam trzymam.